wiadomo, no to jest inny klimat, inne miejsce, więc i inny strój. Świetni ludzie, świetna muzyka, po prostu ten klimat niesamowity. Te 3 dni to jest coś niebywałego. W Bolkowie wszystko zaczęło się 18 lat temu. Jak wyglądały początki Castle Party tutaj na zamku? No to nie był tak wielki festiwal i tak znany, znaczny i gwiazd takich nie było w ten czas, pamiętam. Zaczynaliśmy chyba 300 czy 400 widzów było. No i zespoły występujące w większości za darmo. No i my całkowicie zieleni, jeżeli chodzi o organizację festiwalu. Ale był przesympatycznie. Przesympatycznie, bo sobie trzeba zdać sprawę, że w ten czas dla tych zespołów zachodnich, które w ten czas przyjechały, to były naprawdę duże gwiazdy przyjeżdżające do nas właśnie za Wiktio Pierunek, jak ja to się śmieję. Byliśmy pewnego rodzaju ciekawostką, bo to przecież dopiero niedawno, że ten mur berliński runął i przyjeżdżały tutaj te zespoły, żeby zobaczyć coś innego. No i oczywiście fama, że sataniści przyjeżdżają na miasto i miasto nam się, cały Bolków się wyludnił ze strachu. Ale po pierwszym festiwalu już się to zmieniło, bo ludzie zauważyli, że ci ludzie, którzy przyjeżdżają do nas tutaj do Bolkowa, są wyjątkowo spokojni, wyjątkowo przyjaźni i rzeczywiście z satanizmem nie mają nic wspólnego. I już drugi, trzeci zaczęły się nawiązywać przyjaźnie z mieszkańcami, zaczęto wynajmować mieszkania dla widzów, którzy tu przyjeżdżają. No i oczywiście nam się festiwal zaczął momentalnie rozrastać. Rok 2000 to już jest moloch. Jak na warunki tutaj naszego zamku i Bolkowa, to już był bardzo duży festiwal. Całym zamierzeniem festiwalu było to, żeby rozbudować go, żeby on zaczął nabierać znaczenia. No jeżeli zaczął na arenie międzynarodowej nabierać znaczenia, coraz lepsze zespoły, to automatycznie coraz więcej widzów zaczęło przyjeżdżać. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, że aż tak dużo ludzi przyjeżdża. No, trzeba sobie zdać sprawę, że 1/3, 1/4 wchodzi na zamek na koncerty, reszta przyjeżdża, żeby uczestniczyć w festiwalu na zewnątrz, poczuć atmosferę, ale nie zawsze wchodzą. No poza tym to nie da się ukryć tutaj. Jest ten festiwal dosyć elitarnym festiwalem. To nie jest tak, że przyjeżdża się i jak na innych festiwalach właściwie wszystko jest za darmo poza jedzeniem. Tu nie ma ludzi z przypadku. Tu ludzie przyjeżdżają po to, żeby posłuchać muzyki, uczestniczyć w festiwalu. Część przyjeżdża, żeby się spotkać z przyjaciółmi. Natomiast no muszą się liczyć z dużymi kosztami. Ja jestem chyba 8. Już 8. A kolega? No, to ja jestem po raz pierwszy. No tutaj jest tak zwana mała scena w tym kościele, gdzie kiedyś sala gimnastyczna była i tam mamy małą scenę. Tam zaczynamy już w czwartek, serdecznie zapraszamy. To nie znaczy, że ona jest mniej ważna, czy tam gorsze zespoły, tylko ponieważ tych nurtów muzycznych, zespołów, które chcą wystąpić na festiwalu jest tak dużo, że nie jesteśmy ich w stanie pomieścić na zamku. Dlatego powstała dodatkowo mała scena, gdzie prezentujemy bardziej niszowe nurty związane z rokiem gotyckim, rokiem industrialnym. Natomiast
Zamek jest tą główną sceną, gdzie te jakby najważniejsze na dany okres czasu nurty, zespoły się prezentują. Oczywiście dochodzą do tego jeszcze afterparty po klubach. Nie jestem w stanie wszystkich wymienić. Wiadomo, że po skończeniu koncertów na zamku ludzie jeszcze nie chcą iść spać i do tego jest to stworzone, powołane. Do tego dochodzi mnóstwo rzeczy, które się dzieją w samym mieście. To już sami widzowie przyjeżdżając organizują różnego rodzaju eventy, różnego rodzaju spektakle. One się często tworzą samoistnie. To nie jest tak, że my coś tam planujemy, dajemy tutaj wolną rękę też widzom, żeby dajemy możliwość wypowiedzenia się, bo to jest takie ich święto. Przyjeżdżają na te 4-5 dni tutaj do Bolkowa, zostawiają ten swój świat, garnitury, pracę, problemy, przeistaczają się i bawią się tutaj. Jest to rzeczywiście święto, zabawa i mieszkańców Bolkowa, którzy się zżyli z festiwalem i z widzami, bo trzeba sobie zdać sprawę, że 60-70% to są już stali bywalcy, którzy już od lat mieszkają u tych samych ludzi, znają się i dzięki temu dobrze się bawią. No też przez to festiwal ma i Bolków opinię, co może ludzi zdziwić. Chyba na jednego z najbardziej tolerancyjnych miasteczek w Europie. Chciałbym odpukać, żeby nie zapeszyć, ale do tej pory w sumie 18 lat już tutaj w Bolkowie, a 20 kilka lat festiwal istnieje. Nie mieliśmy nigdy żadnych problemów ani z widzami, ani mieszkańcami. Przez to, że festiwal się dzieje w mieście, przez to, że się wszyscy znają, przyjeżdżają tutaj się pobawić, a nie szukać posłuchać muzyki. Dlatego do tej pory nie było żadnych problemów. Tu ludzie przyjeżdżają z małymi dziećmi. Proszę sobie wyobrazić, że na festiwal rockowy przyjeżdża się z trzylatkami, czterolatkami, które wchodzą tutaj na festiwal i one są w ten czas gwiazdami, kradną obiektywy dorosłym. Tutaj też ta rewia mody. To jest niesamowite, bo festiwal słynie jeszcze z totalnej rewii mody, gdzie ludzie przygotowują przez cały rok swoje stroje, swoje kreacje, żeby w ciągu tych kilku dni pokazać się tutaj. Także jest bardzo spokojnie, bardzo przyjemnie, bardzo przyjacielsko i nie ma problemów. Gwiazdy Castle Party 2015. No oczywiście. Z gwiazdami to jest tak. Ja mogę powiedzieć to, co moim zdaniem i na te, które czekam, tak jak czekałem kilka lat na to, żeby wystąpiła Lacrimosa i w końcu się udało, tak po kilku latach starań z Krzysiem Rakowskim udało nam się, żeby Paradise Lost zagrał na festiwalu. Tutaj też dziękuję widzą, którzy nas wspierali w tych staraniach, zarzucając mailami poszczególne zespoły, żeby się zgodziły i przyjechały tutaj. To jest sobotę, ale drugi od końca zespół, na przykład Wardruna, tylko dlatego się zbiegło, że Wardruna i Paradise Lost w tym samym dniu występują, bo tylko w sobotę mogły zagrać. A w tej chwili Wardruna jest na topie. Ten serial Wikingowie, do którego piszą muzykę i bardzo dużo zapytań mamy
co do tego zespołu. Następnym takim zespołem topowym to jest Juno Reaktor. Też bardzo dużo zapytań, który będzie grał w niedzielę, bo cały festiwal jest podzielony tematycznie. Każdy dzień jest jakby tematyczny. Także myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Piątek też jest bardzo, bardzo ciekawy. Oczywiście też w odmiennych troszeczkę klimatach. Sobota jest bardziej ciężka, niedziela jest bardziej elektroniczna. Bardzo specyficzny jest też właśnie tutaj piątek na zamku. Ja muszę skorzystać. Lem Immortal będzie taki zespół i Mercyful Nuns. Mercyful Nuns bardziej mi jest znany, natomiast Lem Immortal mniej. Natomiast tak słuchałem trochę tej muzyki. Ciekawe jest co, bo jest, każdy tutaj sobie coś na pewno znajdzie. To, że ktoś ostatnio występuje, nie oznacza, że jest aż dużo lepszy od tego, który występuje trzeci, czwarty, no bo trzeba jednak powiedzieć ten o tej godzinie, ten o tej godzinie, a często się tak zdarza, że trzy ostatnie zespoły, które występują na festiwalu, spokojnie mogłyby być gwiazdą i też ściągnęłyby tłumy. Przyjeżdżając tutaj na zamek do Bolkowa, generalnie każdy na pewno coś znajdzie, bo jeszcze jest właśnie jest tam mała scena. Tam też jest mnóstwo ciekawych zespołów, począwszy od Arthrosis, który dawno już nie koncertował. Tutaj w Bolkowie Hexe, także też jest dzień taki elektroniczny, są różnego rodzaju eventy tam będą przygotowywane też, także też zapraszam na tą małą scenę. Tutaj ludzie sami sobie, ponieważ ten program jest już dużo wcześniej podany, to przychodzą na zamek na jeden koncert, później idą gdzieś na małą scenę odpocząć, spotkać się z przyjaciółmi w mieście, później wracają, także to nie jest tak, że się siedzi na miejscu cały czas i na zamku. Ponieważ to się dzieje w mieście, to jest gdzie też wyjść. To też jest specyfika tego festiwalu, że on jest w środku miasta. Nie jest gdzieś na Błoniach wyrzucony poza nawias, czy gdzieś na stadionie daleko z miasta. On się dzieje w samym środku miasta. Tu cały Bolków uczestniczy, wszyscy mieszkańcy są przemieszani z widzami i to też świadczy o, i służy temu festiwalowi. Bo on tworzy dzięki temu właśnie tą aurę tolerancji, a poza tym służy temu, że mieszkańcy zżyli się z festiwalem, zżyli się z wykonawcami, zżyli się z widzami. Serdecznie zapraszam od czwartku do Bolkowa na kolejny festiwal Castle Party. Zaczynamy w czwartek na małej scenie, a już później piątek, sobota, niedziela to i mała scena w mieście i duża tutaj scena na zamku. Zapraszam na jeden z najbardziej ciekawych festiwali, bardzo specyficzny. Jeżeli lubicie tego typu muzykę, lubicie uczestniczyć w czymś niepowtarzalnym, ciekawym i chcecie poznać nasze miasto, nasz zamek i poznać mnóstwo ciekawych ludzi, to jest ten czas i jest to miejsce w lipcu, właśnie tutaj w Bolkowie. Każdy będzie przyjęty z otwartymi rękoma i
wielką przyjaźnią.